znowu my. Ke Marcinos oraz gra o polski czołgar. Generale, jesteś? Wielki postęp w dziedzinie konstrukcji. Generale, zgłoś się do widzów. O, siebie jestem. Uff. Jazda. Bitwa na pustyni gambijskiej. Godzina 15.08. Generale! Użyć stołu! Pocisk! Rakotwórczy, szybko! Na ołów, połowę, pocisk! Ale przynajmniej w jego wieży umieszczono działko kalibru 20. Co mówisz? Chowanie tak, boga, i widzę, widzę! Godzina... Kurde, mać, kurde, mać, rola majster. Masz mi kryć, dziadu. Hitler był porywczym człowiekiem. Nie chciał słuchać przedstawicieli sztabu generalnego utrzymujących, że do prowadzenia nowoczesnej wojny potrzebne będą czołgi średnie i ciężkie, które wówczas znajdowały się jeszcze w fazie rozwoju i nie mogły trafić w znacznej liczbie do jednostek przed rokiem 1940. Bez nich prowadzenie długotrwałej wojny nie było możliwe, ale Hitler wcale nie chciał długotrwałej wojny. Uznał, że nie wolno dopuścić do tego, aby Niemcy zostały ponownie powalone na kolana długą walką na wyczerpanie. Koszmar wojny pozycyjnej miał pójść w przeszłość. Przyszłe kampanie musiały być szybkie i zdecydowane. W roku 1939 zrozumiano, że istniejące czołgi nie mogą zwykłym powodzeniem wypełniać dwóch typów zadań taktycznych. Pierwsze z nich polegało na walce z czołgami przeciwnika. Pancerze projektowano tak, aby chroniły przed odłamkami i podmuchem eksplozji pocisków burzących. Granaty artylerii polowej nie były więc skutecznym środkiem przeciwpancernym. Czołg mógł być natomiast zniszczony szybkim pociskiem, który przebija pancerz i zabija załogę. Na krótkim dystansie pancerz... Czołg drogi, godzina do 11. Z armaty kalibru 50 mm, stanowiącej uzbrojenie Panzer III. Jednak broń przeciwpancerna była mniej skuteczna szybtuj! W innych niż czołgi. W starciu z piechotą... Pyszna udara! Czołgi musiały używać pocisków odłamkowo-burzących. Odłamki eliminowały siłę żywą. A co majster? Stacyjnie jest, ale nie ma zniszczenia! Odgrywały tu mniejszą rolę.
Krasny udar! Dlego słodkie! Ten film pozwala ocenić, jak wolno leciał pocisk burzący. Oglądając go w zwolnionym tempie, możemy prześledzić tor lotu pocisku wystrzelonego z niemieckiego działa samobieżnego. Ale siła eksplozji granatu robi wrażenie. Samodzielna taktycznie jednostka pancerna musiała mieć w swym składzie zarówno wozy uzbrojone w broń przeciwpancerną, jak i działa średniego kalibru. Początkowo rozwijano dwa różne rozwiązania tego problemu. Niemcy stworzyli dwa tylczołgi, wyspecjalizowane w zwalczaniu określonych celów. Pierwszy przeznaczony do walki z wozami bojowymi przeciwnika, uzbrojony był w działko przeciwpancerne o dużej prędkości wylotowej pocisku, stosunkowo długiej lufie i niewielkim kalibrze. Większość wersji czołgu Panzer III miała uzbrojenie optymalizowane pod kątem walki z czołgami przeciwnika. Cięższe wozy typu Panzer IV, a nawet niektóre warianty Panzer III były czołgami wsparcia. Ich uzbrojenie stanowiły krótkolufowe działa kalibru 75 mm, strzelające pociskami burzącymi. Francuzi, Amerykanie i Rosjanie budowali czołgi uzbrojone w dwa typy dział. Przykładem tego typu konstrukcji jest francuski Char B i amerykańskie wozy General D i General Grant. Te czołgi miały działko przeciwpancerne w wieży i armatę polową w kadłubie. Koncepcja czołgu uzbrojonego w dwa typy dział okazała się ślepym zaułkiem ewolucji. Pomysł ten został bezlitośnie zweryfikowany na polu. Gdzie ty jedziesz? Wozy tej kategorii były trudne. Wyjechał tu! Kurde, bardzo pomóż mi! Stawały się łatwym celem. Samolotem latem. Dowódca tej maszyny siedzi na wysokości. Jest! Udało się! Czołgom typu Li i Grand. Mam 15 minut spokojnie! Zajebiście! No, ostatni chyba. To coś źle? Jeśli porównać... Marcin, pamiętaj co mówili w Ewangelii. Ostatni będą pierwszymi. Nie trudno zgadnąć, po czyjej stronie była przewaga taktyczna. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie właśnie, będzie wywyższony. Majster, widzisz? Tak ci powiem. Daj, poproszę kolejną bitwę. W tej pięknej grze o polskie czołga. Uzbrajano je w działa o stosunkowo... Mlekiem słodkim, powiedz majster, bitwa z mlekiem słodkim. Bitwa o słodkie mleko. ...pancernymi, jak i ułamkowo burzącymi. Nicht machen! Nie. Co? Niemieckim generałom brakowało takich wozów podczas kampanii wrześniowej. Rozumieli ograniczenia posiadanych czołgów. Nie w pełni ufali nowej taktyce ich użycia. A jednak hitlerowskie wojska pancerne odniosły swoje pierwsze zwycięstwo. Hitler triumfował. Udowodnił, że obawy generałów okazały się płonne. Nic już nie mogło go powstrzymać przed podjęciem nowego ryzyka. Zamierzał zaatakować Francję. Jego generałowie przestrzegali go, że tym razem może nie powtórzyć się sukces odniesiony w napaści na Polskę. No, idziemy. Marcin Słody, proszę powiedzenia w kuchni. Wiesz? Co? 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 Do jedzenia w kuchni. Właśnie, ale są potrzeby z mlekiem słodkim do jedzenia, z mlekiem słodkim. A jak tego właśnie nie chcesz, to wiesz właśnie o żółwówkę, jak te lody chcesz mieć, to co o tym powiesz? O żółwówka albo pyszne lody z mlekiem słodkim, albo o żółwówka do jedzenia. Drogi pojazd! Gdzie? Podaj mi godzinę! Podaj mi godzinę, która godzina? Szybko. Godzina ile? 14:30? 15:08? Idę. Trafienie! Ten! Widzę, że to! Trafienie, dobra, nie ma go już. Godzina 19:48 i 5 sekund. Dobra, brawo. Odpal amunicję. Nie ma! Speed and power! Jednak w roku 1940 Niemcy mieli niestety... Kurde, drogi Marcin, połóż go na...
Ty kretynie! Pancer. Ty! Nie ma się! Myślę, że dalej gnoju! Będę panu słowa, Marcin! Zresztą Szarbela ta szczona szczyna! Wyciągali fałszywe wnioski z kampanii bałkańskiej. Poproszę o łaskę uświęcającą od Szarbela. Zaczęły się już prace projektowe, które miały doprowadzić do... Święty Szarbel! Ale na razie nie postępowały one zbyt... Mleko słodkie! Pyk! Aż do lata 1941 roku głównym przeciwnikiem Niemiec był... Wojska Afrika Korps generała Rommela musiały toczyć ciężkie walki na pustyni z przeważającymi siłami aliantów. Potrzebne było wsparcie dla ich morale. Otrzymały więc nowe ciężkie czołgi typu Panzer 6 Tiger o masie 56 ton, uzbrojone w potężną armatę kalibru 88 mm. Przysadzista, starannie zaprojektowana sylwetka Tygrysa i jego działo o dużej prędkości wylotowej pocisku rychło zyskały złowieszczą sławę. Pojawienie się tych wozów na polu bitwy wzbudzało panikę w szeregach aliantów. Idziemy już! Psychologiczne oddziaływanie Panzer 6 było bardzo silne. Wkrótce doszło do tego, że każda akcja... O kurde, o fuck! ...wywoływała wśród strzelanych wózki o pojawieniu się... Albo wczoraj Majster, pomóż tylko za... Kurde, no nie widzę go! No gdzie ty jesteś, powiedz mi? No jadę! No wyjedź do mnie! No jadę! Ale tam skwasiłeś, pomnij już! No jadę tam! No, 7, numer 7. 7 wciśnij! Za późno, dziadu jeden! Do Tunezji wysłano bardzo niewiele czołgów typu Tiger. Wydaje się, że i tak w kółku, ale przeciwnika realna wartość bojowa. Martin Gosie, ale ty grasz! Kurde, gdzie ty trujesz? Wstawaj teraz, szczera! Drogi pojazd, nie? Ich pociski odbijają się od pancerzy wozów przeciwnika. Fuck, po misji już! Nie jesteś zadowolony dupa w sprzedaży? Wypróbuj BitMix24, wiodący darmowy CRM i system zarządzania sprzedażą. Załóż bezpłatne konto już dziś. Po operacji Torch, czyli po lądowaniu aliantów w Afryce Północnej, niemieckie dowództwo wysłało posiłki dla wojsk walczących w Tunezji. Już wcześniej Hitler obiecał Rommelowi, że wzmocni jego siły czołgami typu Tiger, kiedy tylko będą gotowe do akcji. Nie wspomniał jednak, jak liczne będą te posiłki. Do Tunezji trafiły więc dwie kompanie 501 Batalionu Czołgów Ciężkich, liczące po 18 wozów, i jedna kompania 504 Batalionu z 8 Tygrysami. Później sformowano z nich jeden batalion. Te doskonałe czołgi były tak nieliczne, że niemieccy dowódcy podkradali je sobie nawzajem. Feldmarszałek Erwin Rommel, przed natarciem na Tebesse, poprosił generała von Arnima, dowodzącego 5. Armią Pancerną, o podesłanie mu 19 Tygrysów. Von Arnim odmówił, twierdząc, że wszystkie wozy tego typu są w naprawie. Później Rommel przekonał się, że nie było to prawdą.
21 kwietnia 1943 roku oddziałom brytyjskiego 48 Pułku Czołgów udało się zdobyć Tygrysa w bitwie pod Medes El Bab. Tiger, wspierany przez czołgi Panzer III i Panzer IV, zdążył już zniszczyć czołowe wozy z grupy atakujących go Churchilli, kiedy wreszcie pocisk z 57-mm działka brytyjskiego czołgu trafił go w osłonę pancerną armaty. Pocisk utkwił u nasady wieży, blokując jej obrót. Kolejne trafienie zraniło dowódcę Tygrysa. Niemiecka załoga opuściła czołg. Brytyjczycy zdobyli nieznacznie uszkodzoną maszynę. Tygrys został przewieziony na Wyspy Brytyjskie. Mleko słodkie Marcin zje lepiej. Alianci poznali sekrety niemieckiej techniki pancernej. Kadłub Tygrysa numer 131 z 504 Batalionu Czołgów Ciężkich znajduje się dziś w Muzeum Wojsk Pancernych w Bovington. W porównaniu z Panzer VI Tiger, te niewielkie czołgi, które dwa lata wcześniej rozpoczynały wojnę na pustyni, wyglądają niemal śmiesznie. Północnoafrykańskie pustynie stanowiły idealne pole walki dla czołgów, a jednak nie jeden raz prawie pewne zwycięstwo wymykało się z rąk dowódcom jednostek pancernych. Włosi, Brytyjczycy, Niemcy i w końcu Amerykanie poznali tam smak sukcesu, ale i gorycz klęski. Na podwórku zamknijcie te pyski. Dobra. Albo jesteście niepoczytalni. Albo zamknijcie okno. No, dobra. Skąd wiesz, jak się odpala mikrofon? Wszystko wiem. Co ty myślisz, że ja nie wiem, tylko ty najmądrzejszy jesteś? Mikrofon się odpala, ja cię odpalę zaraz. Ty gówniorzu, ty. Teraz ćwiczę. Trochę opewnie. Propozycja oferty, powiedz. Przygotowany do jebania? Tak. Masz bitwę. Co się powinno robić z Żydami, powiedz. Palić w piecu. Tak. Cholernie żydowska, powiedz. Odpalaj. Bam, bram, tam. Escape from? Tarkov. Wow. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Kurde. Nie, dobra, dobra. Zapraszam do bitwy o Donbas.
paść. Generalnie, gdzie jesteś, Marcin? Nie wiem. Bo się w ciągu zaciął pedał od gazu. Co? No ale Maszku, gdzie jesteś? Marcin! Się palisz, nie ty? Mleko słodkie! O, widzę. Godzina 15:08. Gdzie jest Joke cholerny? Kurde, klęska, Marcin. Widzisz, tak grasz cholernie. Dobra. Ostatnia bitwa.
good day. Generalnie godzina pół do 12, więc widzę wrogi pojazd. Marcin, gdzie jesteś? Żyjesz? Jadę. Jedziesz? Jadę. W kierunku Orzechówki? Jeszcze jeden strzał i po nim. To trzy strzały wytrzymał mój pojazd, spomujesz to? Kurde, to jeszcze mnie zabije, spomujesz to? No nie pomnij.
Cześć, dostał! Kurde masz. Amen, koniec.